Zapewne na to wydarzenie kibice czekają z zapartym tchem. Przed nami czwarty ogólnopolski zlot kibiców PGE Skry Bełchatów. Zwykle tę imprezę organizowano pod koniec sierpnia. W tym roku z uwagi na trwające Mistrzostwa Świata wydarzenie zaplanowano na koniec września. Myślę, że wszyscy się z tego powodu cieszymy. Polska bierze udział w dalszym etapie Mistrzostw Świata. I wszyscy jej kibicujemy, w związku z tym ten zlot, tak jak pani mówi, odbędzie się na koniec września, ściśle mówiąc w dniach 28-29. Dla fanów PGE Skry to będzie prawdziwe święto siatkówki. W tych dniach Bełchatów zmieni barwy na żółto-czarne. Historycznie rzecz ujmując, 4 lata z inicjatywy kibiców doszło do pierwszego zlotu w Bełchatowie. Dzisiaj przed nami już czwarty. Rozpoczniemy go 28 o godzinie 16 w Dworku Olszewskich. Wieczorem koncert grupy Afromental, a po nim prezentacja drużyny Młodej Ligi i pierwszego zespołu PGE Skry Bełchatów. 29 o godzinie 18 rozegramy towarzyskie spotkanie z Arkasem Izmir. Tą drogą zapraszam wszystkich kibiców PGE Skry Bełchatów na czwarty mistrzowski zlot do Bełchatowa. Zlot kibiców tradycyjnie odbędzie się w Parku Olszewskich. Pierwszego dnia impreza rozpocznie się o godzinie 16. Natomiast w poniedziałek początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 18.